na słowo honoru, żeby jej nie trącić, wiesz? No to już czas zapowiedzianej przerwy dobiega końca. 50 kg już na pomoście. Pierwsze podejście ósmych mistrzostw Polski AZS wykona Jacek Bobra, AZS AJD Częstochowa. Podejście zaliczone. 55 kg proszę na sztangę, ale ten sam zawodnik, za chwilę ponownie na pomoście Jacek Bobra. Przed rokiem także startował w akademickich mistrzostwach, z tym, że były to międzynarodowe akademickie mistrzostwa Polski. Zajął wówczas w kategorii 56 kg drugie miejsce. I za chwilę ponownie Jacek Bobra. I jako następny od 70 kg rozpoczynać będzie Aleksander Krukar, także AZS AJD Częstochowa, z tym, że to zawodnik kategorii 62 kg. No a widzę, że tym razem organizatorzy nam fundują nową formułę rozgrywania z zawodów ciężarowych, czyli przy muzyce non-stop. A wkrótce pewnie padnie mój mikrofon, bo już się świeci sygnał słabej baterii. Jacek Bobra, podejście drugie. I także podejście zaliczone. Gratuluję serdecznie. No to proszę 60 kg na sztangę i ponownie Jacek Bobra, a do 70 przygotowuje się jego kolega klubowy Aleksander Krukar, zawodnik kategorii 62 kg. Jacek Bobra, AJD Częstochowa, trzykrotny medalista już w mistrzostwach akademickich. Brawo!
I także podejście zaliczone. 70, koledzy, proszę, kilogramów. I teraz rozpocznie swój występ Aleksander Krukar. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, kategoria 62 kg. W tej wadze wystąpi 5 zawodników, więc na pewno walka o medale będzie bardzo zacięta. Aleksander Krukar, AZS D. Częstochowa, podejście pierwsze. Jako następny od 75 rozpoczynać będzie Łukasz Pycyna, Uniwersytet Opolski. Podejście zaliczone. Gratuluję. 75 poproszę na sztangę. Łukasz Pycyna z Uniwersytetu Opolskiego wykona podejście pierwsze. To także kategoria 62 kg. Przygotowuje się Aleksander Krukar. Łukasz Pycyna to już zawodnik czołówki ogólnopolskiej, czwarty w tym roku w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20. W roku ubiegłym, przepraszam. Niestety podejście niezaliczone, a za chwilę z pewnością będzie lepiej. I teraz Aleksander Krukar zaatakuje ten sam ciężar. AZS AJD Częstochowa. I to jest atak na rekord życiowy, na oficjalny rekord życiowy tego chłopca. Dotychczas wynosi on 70 kg. Przygotowuje się Łukasz Pycyna. Podejście także niezaliczone. No to teraz przed szansą Łukasz Pycyna, Uniwersytet Opolski, podejście drugie. Przygotowuje się Aleksander Krukar. Później do 78 przygotowuje się Grzegorz Bijas. Poprawka bardzo skuteczna, podejście zaliczone. No i teraz przed szansą poprawy rekordu życiowego Aleksander Krukar. Do 78 przygotowuje się Grzegorz Bijas. Niestety i tym razem podejście niezaliczone. Aleksander Krukar zaliczył w rwaniu 70 kg. 78 poproszę. Grzegorz Bijas, Wojskowa Akademia Techniczna, wykona podejście pierwsze. Do 80 przygotowują się Adrian Ceglarz, Łukasz Pycyna, zawodnicy kategorii 62.
Podejście zaliczone. 80 kg proszę na sztangę. Ceglarz podwyższył, zatem trzecie podejście wykona Łukasz Pycyna z Uniwersytetu Opolskiego. Do 81 przygotowuje się Adrian Ceglarz, do 82 Grzegorz Bijas. Podejście zaliczone i tym wynikiem Łukasz Pycyna kończy rwanie i to jego rekord życiowy w tym boju. 81. Rozpocznie Adrian Ceglarz, Akademia Jana Długosza w Częstochowie. Podejście pierwsze. Do 82 przygotowuje się Grzegorz Bijas. Później do 83 Paweł Łukasz. 81 Adrian Ceglarz. Adrian Ceglarz, trzeci w roku ubiegłym w mistrzostwach akademickich w tej kategorii. Wówczas wyrywał 66 kg. Podejście zaliczone. 82 kg, proszę. I teraz Grzegorz Bijas. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wykona podejście drugie. Przygotowuje. Obok pomostu pan Wojciech Dębek, trener klubowy. Podejście zaliczone. 83 kg proszę na sztangę. Zaatakuje Paweł Łuczak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podejście pierwsze. To kategoria 56. Przed rokiem także akademicki mistrz Polski w tej wadze, wówczas wyrwał 86. W podrzucie uzyskał 192. Podejście zaliczone. 85 kg proszę na sztangę. I rozpocznie swój występ Dominik Dusiński. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, kategoria 62 kg. Przygotowują się Adrian Ceglarz, Paweł Łuczak, Grzegorz Bijas. Podejście niezaliczone. 8. Pozostawiamy ciężar bez zmian i teraz Adrian Ceglarz wykona podejście drugie, także AJD Częstochowa. Przygotowuje się Dominik Dusiński.
85, Adrian Ceglarz. I także szansa na rekord życiowy, dotychczas to 84 kg. Podejście zaliczone. Pozostaje ciężar bez zmian. Dominik Dusiński, AJD Częstochowa. Także podejście numer dwa. Przygotowuje się Grzegorz Wijas, Wojskowa Akademia Techniczna. Dominik Dusiński, piąty w tym roku w Mistrzostwach Polski Juniorów. Do lat 20. I poprawka bardzo skuteczna, podejście zaliczone. Pozostawiamy 85 na sztandze. Trzecie podejście wykona Grzegorz Wijas, VAT Warszawa. Do 86 przygotowuje się Adrian Ceglarz. Do 87 Paweł Łuczak. Podejście zaliczone i tym wynikiem Grzegorz Wijas kończy rwanie i to jego rekord życiowy. Ceglarz podwyższa, doproszę na sztangę 87 kg. Drugie podejście wykona lider w kategorii 56 Paweł Łuczak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do 89 przygotowuje się Adrian Ceglarz. Paweł Łuczak to także zawodnik czołówki ogólnopolskiej, młodzieżowy mistrz Polski w roku ubiegłym w tej kategorii, akademicki mistrz Polski z roku ubiegłego. To ostatnie sukcesy tego chłopca. Czwarty w Mistrzostwach Polski Seniorów w roku ubiegłym. Niestety podejście niezaliczone. No i za chwilę ponownie ten sam zawodnik, Paweł Łuczak. Zatem 2 minuty czasu dla reprezentanta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przypominam, że po rwaniu będzie 5-minutowa przerwa. 5 minut przerwy po rwaniu. Do 89 przygotowuje się Adrian Ceglarz, do 90 Dominik Dusiński. Paweł Łuczak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Podejście niezaliczone. Paweł Łuczak kończy rywanie wynikiem 83 i prowadzi w wadze 56. 89 kg proszę na sztangę. Przypominam, że o 13 rozpocznie się waga pierwszej grupy kobiet kategorii 48 i 53 kg.
89 zaatakuje Adrian Ceglarz, AJD Częstochowa podejście trzecie. Do 90 przygotowuje się Dominik Dosiński. Tu rywalizacja kolegów klubowych o prowadzenie w kategorii 62. Podejście niezaliczone. Adrian Ceglarz kończy rwanie z wynikiem 85-90. Koledzy, poproszę. I trzecie podejście w rwaniu Dominika Dusińskiego. Będzie to ostatnie podejście w rwaniu w tej grupie. Później 5 minut przerwy. I niestety także podejście niezaliczone i Dominik Dusiński zaliczył w rwaniu również 85. Zatem w kategorii 56 prowadzi zdecydowanie Paweł Łuczak 83 przed Jackiem Bobrą 60 kg. A w 62 wyrównana walka, wagą ciała prowadzi Adrian Ceglarz, drugi Grzegorz Wijas, trzeci Dominik Dusiński, wszyscy po 85 kg.